Siemano, z tej strony Koszarski. Dzisiaj przedstawię Wam World Tournament, moje takie porady, jak go grać w 2023. Jeżeli chodzi o dzisiaj też jakby wezmę pod uwagę ilość punktów, drużyny, co warto tutaj używać. Także generalnie filmik będzie podobny na takiej podobnej zasadzie tego, taki co poprzednie, bo jest ich kilka, jeżeli chodzi o World Tournament i gorąco zachęcam do obejrzenia kilku z nich, bo jakby wiele różnych informacji w nich się może znaleźć, a dzisiaj takie podsumowanie krótkie, bo World Tournament jest nudną aktywnością. Dla nowych graczy może to być coś ciekawego, bo dawno nie grali, bo nigdy nie graliście. Dla tych, co już trochę grają, wiedzą, że to jest nudna, żmudna, po prostu monotematyczna taka aktywność, która polega na wygrywaniu jak najszybciej po prostu walki. To, co teraz widzicie, to był jeden z czterech etapów, którymi będziemy walczyć przeciwko. I trzeba je po prostu jak najszybciej grać. Także ja po prostu wybieram, walczę kolejne, wybieram przeciwnika. Moja drużyna nie jest tutaj idealna. Na frienda zawsze wybieram Brawly'ego. Zobaczcie, friend liderski will not active, czyli nie jest aktywny liderski. Tu tylko polega nasza drużyna, ma bonus z naszego liderskiego. Od razu powiem, Piccolo jako postać, która jest według mnie jedyną zmianą w 2023, jest wartą zmianą na World Tournamencie, postacią wartą uwagi, ponieważ ma dużo attack dev stosunkowo, zmienia orby na czerwone, ma dodatkowy attack dev za złapany orb i ma ki plus 6 i critical hit, jeżeli mamy dwóch lub więcej przeciwników, co jest na World Tournamencie bardzo fajne, ponieważ punkty, jakie zdobywamy, takie najważniejsze punkty, jakie zdobywamy, są w zależności od trzech czynników. Pierwsze od wygranej, znaczy od poziomu trudności, czyli jak tam na przykład zaczynamy World Tournament, mamy wybór poziomu trudności, co każdy win możemy wybrać aż do 30. I to daje nam największą ilość punktów i największą ilość punktów. Podkreślam, największą. Wszystkie inne rzeczy są dodatkiem. Tak jak teraz widzicie, było kilka krytycznych ataków, kilka strzałek w bok i tak dalej. To też ma znaczenie. Jeżeli zaatakujemy z odpowiednim typem, czyli czerwony, na przykład na niebieski na czerwony, mamy atak efektywny na typ, mamy strzałkę w górę, na World Tournamencie daje nam to więcej punktów. Jeżeli jest to super atak, daje nam to więcej punktów. Jeżeli postać ma atak efektywny, a Brawly Eza, znaczy Brawly LR-ka, ma atak efektywny, gdy mamy Goku Family przeciwnika, przed chwilą nie mieliśmy akurat, tak się trafiło, to mamy więcej punktów. Rok temu, na ostatnim World Tournamencie dałem ankietę, czy ten Brawly po swoim Eza, bo wtedy dostał, jest lepszy, czy ten. Generalnie dużo łatwiej tego można zdobyć, dużo łatwiej nim zrobić super atak. I jest fajne obrażenia. Zresztą nie wiem, czy jest jakaś drużyna jest w stanie przetrwać jego dwa super ataki. Od czerwonego też, tak mi się wydaje. Ale czerwony Brawly LR-ka robi atak efektywny na każdy typ, co da nam więcej punktów, niż jeżeli tamten nie zrobi ataku efektywnego na każdy typ. Generalnie nie róbcie ultra ataków, bo ultra atak atakuje tylko jednego przeciwnika, a super atak wszystkich. Także trzymajcie się super ataku na Brawlym czerwonym. I tu przeciwnik mnie zaatakował, jak widzieliście, na samej górze mamy 7 przeciwników, a w każdej turze atakuje nas 3. Także możemy oberwać. Przeciwnik może zrobić super atak, możemy oberwać. Dlatego ja trzymam support itemki tego typu jak Ghost Usher, czy też King Yama do redukcji obrażeń, żeby w razie co użyć, bo możecie się naprawdę niemiło zdziwić, jak ktoś wam zaatakuje z normalnego ataku, nie wiem, 100 tysięcy, a wy macie 200 tysięcy zdrowia, bo tutaj mamy, tak jak mówiłem, tylko jeden liderski. Więc ten bonus tutaj, co teraz wybieramy, ma największe znaczenie na ilość punktów. Drugi, efektywne typy, to jest taki dodatek, na który aż tak bym nie zwracał uwagi, ale można. Trzecia sprawa to jest punkty w drużynie. Zobaczcie, informacja, prawy górny róg, 250 koszt, a tutaj druga drużyna, team, 530. Jeżeli zagram tą drużyną, gdzie są prawie same darmowe LR-ki mają 99 koszt, a zwykłe LR-ki 77, a zwykłe postacie mniej.
To będziemy mieli szansę większą, że trafimy na same LR-ki na przeciwnika. Jeżeli mamy przeciwnika z większą ilością punktów, znaczy z LR-kami, dostajemy trochę więcej punktów. Jeżeli mamy, tak jak ja tutaj mam w drużynie Tsiatsu, która jest SR-ką, czy Jako, który też jest SR-ką, to obniża ilość punktów, będziemy mieli słabszych przeciwników teoretycznie, ale to są postacie, które stunują przeciwnika. Po na pojawieniu się zaczynamy walkę, mamy przeciwników, stunuje ich od razu. Nie obawiamy się, że oberwiemy jakiekolwiek obrażenia, i to jest według mnie najważniejsza tutaj rzecz, że po prostu ja mogę grać prawie że na autopilocie. Nie muszę się przejmować, że o muszę, zobaczcie, pojawił się Jako, nie muszę żadnego support itemka odpalać. Znaczy, no muszę, bo nie mam akurat ki, także sobie odpalam na ki, robię to i już więcej nawet nie patrzę, co się dzieje, bo. Właśnie ten przeciwnik przed Brawlim powinien mnie zaatakować. Freeza jest tam w lewym dolnym rogu, była jego ikonka. No, dostał stuna. Tsiatsu czy Jako na pierwszym pojawieniu stunuje wszystkich, zawsze. Za pierwszym razem na walce. Także to jest tutaj easy gierka. Także to naprawdę polecam wziąć te dwie drużyny, nawet jak one nie pasują, bo nie muszą pasować lider skillem do głównej postaci. W tej drużynie nie grajcie tą samą drużyną, bo ja tutaj wybrałem Piccolo Ester, który nie ma bonusu z leader skillu Brawliego. Oczywiście nie musi mieć, jeżeli ja go stosuję na niższych poziomach, czy też stosuję go po prostu jako taki zmieniacz orbów, ale tak jak mówię, on robi criticale, czyli robi spore obrażenia, czyli chcemy, żeby jednak mógł pokonać wszystkich przeciwników, a z taką drużyną on nie będzie w stanie, zobaczyć, nawet miliona nie osiągnął, czyli nie pokonamy. Będę musiał w ostatecznej drużynie go zmienić. Także na tym polega World Tournament. Punkty możemy zdobyć. Nie wiem, czy to mówiłem właśnie, chyba mówiłem o tym, że robiłem ankietę pomiędzy Brawlim jednym i drugim, i ten fizyczny dostał więcej punktów niż czerwony, a czerwonym według mnie ma atak efektywny na każdy typ i trochę więcej punktów ogarnie, ale tym fizycznym się przyjemniej gra. Jaka jest różnica pomiędzy tymi punktami? Bo często mnie na poprzednim filmiku zarzucaliście, że ja gram postaciami z właśnie SR-kami, Jako, i tym jest mniej punktów niż ktoś, kto gra same LR-ki i ma właśnie drużynę z LR-ek, ma więcej punktów. Szukałem, grałem, notowałem, z 10 gier czy więcej zanotowałem, ile punktów się dostaje z słabszą drużyną, ile się dostaje z lepszą, ile się dostaje z atak efektywnym. Co byście nie robili, to nie są wielkie ilości. Trochę. No, pomiędzy postacią z LR-kami a bez LR-ek, kurczę, teraz mi wyszło z głowy, która to była opcja, ale chyba ta, pomiędzy LR-kami a bez LR-ek, to było może różnica dwóch winów na 100 gier. Jeżeli gracie normalnymi ludźmi jesteście, nie będziecie mieli tu 100 winów, naprawdę. Nie, 30 winów daje wam, że to będzie dobry wynik, już wtedy stwierdzicie, że ta gra jest nudna. Ale dla nagród naprawdę warto w to cisnąć, jeżeli macie czas, chociaż no, ja nigdy nie mam czasu, jak jest World Tournament. Zresztą kto ma tyle do grania? Także to różnie bywa. Także podsumowując, grajcie to, co jest wam najprzyjemniejsze, żebyście nie padali szybko w to, przechodzili ilości punktów, czy będziecie mieli LR-ki, czy nie, są małe, ale są, dlatego nie powiem, że to nie jest lepsza opcja mieć same LR-ki i dobrą drużynę, niż nie mieć. Dobra, mam nadzieję, że się nagrało, bo nagrywam to drugi raz, bo nie miałem dźwięku. Ostatnio mam jakieś takie problemy z tym nagrywaniem, także dobra, zobaczymy. Tyle na dziś, dajcie znać, jakie wy macie drużyny, może coś pomożecie mi, czy z komuś innemu, bo jak widzicie, sam też muszę zmienić drużynę, bo mój Piccolo nie pasuje do tej drużyny. Tu wam jeszcze pokażę, bo chyba teraz nie pokazałem, jak układacie drużynę, to zobaczcie, Parvy Dulnerów Favorik, Select Effect po środku, Super Attack i All Target Super Attack, wybierzcie to i macie tu postacie, które biją wszystkich. To jest postać darmowa, która nawet chyba na 30 poziomie może pokonywać przeciwników. To jest też również darmowa postać, która raczej nie pokona na 30, ale naprawdę fajne obrażenia robi na SBR-y, też się bardzo przydaje. Także polecam. A to jest postać, jaką ja grałem mój pierwszy turniej, kiedy jeszcze nie było X30, tylko było po prostu jak najwięcej trzeba było wygrywać, i aż się wygrywało 80 razy na World Tournament zwykły, żeby mieć jakieś punkty. Także to była kiedyś mocna karta na turniej. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć.